Hej, hej, witajcie po raz kolejny w nowej konfiguracji. Głośne zapowiedzi RTX-ów w serii 5000 oraz nowych RX-ów już za nami. To jednak segment high-endowy i dzisiaj zostawiamy go na boku. Zajmiemy się komputerem w kwocie 3000 zł, czyli komputerem, o który prosiliście w komentarzach najczęściej. Komputer w całości bazuje na częściach nowych, a większość elementów widzicie już za moimi plecami. Za całość zapłaciłem dokładnie 3033 zł i na stan tworzenia tego materiału wszystkie elementy są aktualnie dostępne w sklepach. Ostatnio na polskim YouTube bardzo modne stały się zestawy komputerowe w określonym budżecie i to bardzo ciekawe filmy, tak długo jak długo pozostają transparentne. Niestety ostatnio coraz częściej oglądając te filmy widzę, że procesor przykładowo zakupiony został na AliExpress po aktywacji 5 kuponów i karcie Polsatu, zasilacz wyjęty z piwnicy dziadka, obudowa została ze współpracy z firmą XY, dostałem za darmo, to nie wliczam do ceny końcowej, a ty zbuduj peceta w kartonie. Na tym kanale na skróty nie idziemy i każdy podzespół wliczyłem do ceny końcowej. Aktualnie jest dostępny, przynajmniej powinien być dostępny jeszcze w sklepach i możesz go kupić już teraz. Jak już mogliście się przekonać, nawet gdy jasno określam zakup danych podzespołów z rynku wtórnego, nie szukam okazji, wybieram tak, by każdy z Was mógł dany komponent zakupić w podobnej cenie. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Sercem naszego zestawu jest Ryzen 5 5600 na podstawce AM4. Dobrze wyceniony, w X.com zapłaciłem tylko 399 zł. Jednostka 6-rdzeniowa, 12-wątkowa z bazowym zegarem 3,5 GHz w trybie turbo do 4,4 oraz pamięcią podręczną na poziomie 35 MB. Co ważne, model 5600 oferuje już wsparcie dla interfejsu PCI Express generacji 4, a okaże się to niezwykle ważne w kontekście późniejszych decyzji zakupowych. Zapytacie, dlaczego nie 5600X? Aktualnie jest nieco droższy, 5600X jest około 2% szybszy, bazowo ma po prostu nieco podbite zegary, a jeśli używasz PBO z 5600 możesz i tak osiągnąć wydajność 5600X, potencjał manualnego OC natomiast pozostaje podobny. Nie dajcie się skusić natomiast na model Ryzena 5 5500, jest fakt niewiele słabszy od 5600, ale uwaga, nie obsługuje interfejsu PCI Express generacji 4, a będzie to dość istotne w kontekście późniejszych zakupów. Płyta główna to micro ATX-owa propozycja od Gigabyte'a, model B550M DS3H to najciekawsza płyta w budżecie poniżej 400 zł, za moją sztukę zapłaciłem dokładnie 379 zł. Pochwalić się może 8-fazowym układem zasilania w układzie 5 plus 3, aż 4 bankami na pamięć, co nie jest standardem w segmencie płyt micro ATX-owych, podwójnym złączem PCI Express razy 16 oraz podwójnym M2, w tym jedno obsługujące PCI Express generacji 4. Chipset B550 w połączeniu z Ryzenem 5 5600 pozwoli nam skorzystać z pełnej przepustowości PCI Express generacji 4. Decydując się na tego mobasa, zwróćcie uwagę na rewizję płyty. W wersji od 1.0 do 1.3 będzie wymagana aktualizacja BIOS-u do współpracy z procesorami Zen 3. Omijajcie rewizji 1.5, ponieważ Gigabyte z nieznanych powodów usunął z niej wsparcie do RGB. Ja akurat trafiłem w rewizję 1.7 i poznacie ją po tym, że już na froncie jest informacja o współpracy z procesorami Ryzen z serii 5000. Jeśli kupujecie płytę używaną, również na samym laminacie jest wybity numer rewizji. Teraz to, na co czekacie prawdopodobnie najbardziej, a jeśli jesteście dość spostrzegawczy i w tym lekkim blumie z tyłu za mną widzicie zielony kartonik, wiecie już, że wybrałem kartę od NVIDII, a w tym budżecie mogły wybrać tylko RTX 4060. Wyposażony w 8 GB pamięci typu GDDR6, podstawowy najtańszy model od Asusa, to propozycja dwuwentylatorowa z opcją pracy półpasywnej z jedną 8-pinową wtyczką. RTX 4060 posiada zmniejszoną liczbę linii PCI Express do 8. Posiadacze starszych platform niewspierających PCI Express generacji 4 będą więc tracić na wydajności wskutek niższej przepustowości magistrali. W tej cenie spodziewałem się otrzymać wyłącznie plastikowy ozdobny backplate. Asus jednak zaskoczył i nie pełni on funkcji wyłącznie ozdobnej. Jest aluminiowy i z pomocą termopadów pomoże odprowadzić ciepło z pamięci. Mamy również znany z droższych rozwiązań Dual BIOS. Karta wyposażona jest w 4 złącze obrazowe,
3 razy DisplayPort 1.4 oraz jedno HDMI 2.1. Karta kosztowała mnie 1312 zł, to dobra oferta ze sklepu Fox Computer. Robiłem już u nich zakupy kilkukrotnie i mogę polecić. 30-50 zł drożej jednak znajdziecie również ofertę już w popularnych sklepach. A dlaczego RTX 4060? Trzy powody. DLSS, Frame Generator, kodek AV1. Nowy Intel Arc B580 również będzie dobrym wyborem. Pamięci ma więcej i w standardowej rasteryzacji zapewni lepsze osiągi. Musicie jednak pamiętać, że nadal potrafi być kapryśny, w edycji wideo również jest nierówno. Nie ma DLSS, a upscaler Intela działa różnie. W ostatnim tygodniu na Reddicie sporo użytkowników narzekało na nierówną wydajność w grach. Najważniejsze to jednak dostępność. Ciężko jest polecać karty, której aktualnie nie da się kupić lub jej zakup jest niemałym wyzwaniem. W całej Europie znalazłem raptem kilka sztuk i jedną kupiłem. Kupiłem model Asroka wersji Steel Legend. Ładna na trzech wentylatorach z podświetleniem RGB. Biała karta i już niebawem zrobimy jej porównanie z RTX-em 4060. Jak już arki w sklepach będą dostępne, te karty wyceniane będą podobnie. Dziękuję przy okazji za wszystkie subskrypcje i zachęcam tych, którzy jeszcze nie subskrybują, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Daje mi to sporego kopa motywacyjnego do dalszych nagrań. I nie przegapicie porównania z arkiem. Ewentualnie możemy wybrać jeszcze propozycje od czerwonych. AMD może nam zaproponować RX-a 7600. W standardowej rasteryzacji będzie kilka procent lepsza od RTX-a, ale w wyższych rozdzielczościach z włączonym FSR versus DLSS od NVIDII zostaje już w tyle. Zdecydowanie gorzej wypada również w pracy kreatywnej, jest nawet o 50% słabsza, co dobrze obrazuje chociażby wynik z GPU w Cinebench R24. Pamięć RAM bez większej historii, solidne dwa moduły 16 GB DDR4 od GoodRAM o łącznej pojemności 32 GB i taktowaniu 3600 megatransferów na sekundę przy opóźnieniach CL18. To optymalny wybór, aktualnie nie warto decydować się już na mniej, różnica w cenie jest niewielka. Zasilacz 550W z certyfikatem 80 plus Bronze od Gigabyte, model P550B. W tej cenie jakiejkolwiek modularności brak, ale przewody są w ładnym czarnym oplocie. To sprawdzona propozycja z 3-letnią gwarancją producenta. 550W wystarczy, pamiętajcie jednak, że przesiadając się na mocniejsze GPU pokroju 4070, zasilacz będziecie musieli wymienić. Nawet już decydując się na Arca B580, musicie wyposażyć się w zasilacz o mocy minimum 650W. Przestrzeń dyskową zapewni nam Lexar NM620 w formacie M2 z interfejsem NVMe PCI Express generacji 3 o pojemności 512 GB. Jeśli możecie dopłacić 100 zł drożej, otrzymacie już taki o pojemności 1 TB. Ten niedrogi nośnik NVMe zapewni nam średni odczyt na poziomie 3000 Mbit na sekundę. Oczywiście jeszcze to sprawdzimy. Na koniec obudowa, ponownie budżetowa, ale już trochę mniej. Dark Flash potrafi zaskakiwać. Poprzedni model DK100 w kwocie 100 zł z bocznym panelem ze szkła hartowanego to był prawdziwy hit. Tym razem jednak korzystając, że płytę mamy mikro ATX-ową, postawiłem na ciut mniejszy model DK415. Biała obudowa z dwoma wentylatorami ARGB. W cenie 195 zł otrzymujemy ładną, białą obudowę z bocznym szklanym panelem, piwnicą, filtrami przeciwkurzowymi na topie i prawym boku oraz dwoma 120 mm wentylatorami ARGB. Jest opcja na montaż I/O, wejdzie nam nawet 360 mm. Łącznie możemy zainstalować do 10 wentylatorów 120 mm. Konstrukcja, podobnie jak w modelu DK100, wykonana jest z cieniutkiej blachy. Na topie znajdziemy dwa porty USB 3, 1x2.0, włącznik oraz przycisk do zarządzania kolorami podświetlenia. Musimy tylko jeszcze odpowiednio schłodzić naszego Ryzena. Zrezygnowałem z polecanego zwykle chłodzenia Silver Monkey i postawiłem na białą, pasującą do całości propozycję od Dark Flash. Model Z4 Pro, zbudowany na bazie 4 ciepłowodów o grubości 6 mm, chłodzenie deklaruje TDP na poziomie 200 W. Mamy również estetyczne podświetlanie ARGB. To rzadko spotykany dodatek w tej półce cenowej, za chłodzenie zapłaciłem dokładnie 109 zł.
Wszystkie elementy mamy więc już omówione, biorę się za montaż i widzimy się za kilka chwil. I gotowe. Jedyne zastrzeżenie mam do dwóch 120 mm wentylatorów na froncie. Nie ma tutaj mowy bowiem o jakiejkolwiek regulacji obrotowej. Brak wtyczki PWM, zasilane są 12-woltowym Molexem. Kultura ich pracy określam więc na średnią. Dramatu nie ma, ale mogłoby być zdecydowanie ciszej. Polecam je w przyszłości wymienić. Podświetlenie działa prawidłowo, wentylatory mają wtyczkę ARGB i możemy nimi zarządzać z poziomu płyty. A tak prezentuje się pełna specyfikacja. Podsumujmy jeszcze wszystkie koszty. Płyta główna to 379 zł, za procesor zapłaciłem 399 zł, pamięć RAM 258 zł, za RTX-a 4060 zapłaciłem 1312 zł, dysk to koszt 164 zł, zasilacz 217, obudowa 195 i na koniec chłodzenie 109. Całość wyszła 3033 zł. Zaczniemy od BIOSu. Na płycie Gigabyte PBO w trybie auto działa doskonale. Oczywiście zakładając, że mamy w miarę sensowne, nieboksowe chłodzenie, ręczne OC nie jest konieczne. Zysk będzie raptem marginalny, co zaraz zobaczycie w testach. Należy włączyć profil XMP dla pamięci oraz koniecznie resize bar na on. Moduł TMP wymagany do instalacji Windowsa 11 jest już domyślnie włączony. W CPU Z widzimy, że profil XMP pamięci wykryty został prawidłowo, pamięć pracuje z taktowaniem 3600 i w trybie dwukanałowym. Warto sprawdzić jeszcze, czy nie ucinamy sobie wydajności ograniczoną przepustowością interfejsu PCI Express. Karta, jak wspomniałem na początku, działa w trybie X8 i dopiero generacja czwarta może zapewnić optymalną przepustowość. Do góry widzimy, jak rozpoznana została karta graficzna, na dole aktualny tryb pracy. Czy jest OK, sprawdzajcie pod obciążeniem, możecie skorzystać z wewnętrznego benchmarku. Procesor sprawdziłem w popularnym Cinebench R23. Wynik to 11470 punktów. To dobry wynik dla tego procesora. Górna granica to 12000 punktów kosztem sztywnych zegarów i większego zużycia energii. To wynik i tak sporo lepszy od bazowego 5600X. Widać, że PBO w trybie auto działa bardzo dobrze. Jeszcze sprawdźmy dysk. Lexar NM620 w Crystal Disk Mark wypada poprawnie. Jak na nośnik w tej cenie to bardzo dobry wynik. Cyberpunka 2077 przetestowałem w rozdzielczości 1080p na ustawieniach wysokich w standardowej rasteryzacji, następnie w 1440p na ustawieniach wysokich z włączonym DLSS na jakość oraz 1440p z włączonym DLSS oraz frame generatorem. W 1080p średnio notujemy 90 klatek, w 1440p z DLSS 81 klatek, a z włączonym generatorem klatek dobijamy aż do 102 fpsów. Doom Eternal sprawdziłem w 1080p na ustawieniach Ultra w standardowej rasteryzacji, 1440p na ustawieniach Ultra również bez upscalerów oraz 1440p ustawienia Ultra z włączonym DLSS. Wyniki prezentują się następująco. Hogwarts Legacy sprawdziłem już tylko w 1440p z włączonym DLSS w trybie zrównoważonym na wysokich ustawieniach graficznych.
notujemy średnio 102 klatki na sekundę, z generatora klatek nie korzystałem. A na koniec Fortnite, ustawienia epickie, 1440p, DLSS włączony w trybie zbalansowanym. Notujemy średnio FPS na poziomie 132 klatek. Na koniec wykonałem jeszcze test w 3D marki popularnym Time Spy. Posłuży nam później do porównania z kartą Intel Arc B580. RTX uzyskał 10500 punktów, a po lekkim OC pamięci 11200. Nadmienię, że wszystkie wcześniejsze tytuły testowałem na ustawieniach fabrycznych karty. Komputer zapewni Wam optymalną wydajność na co dzień. W rozdzielczości Full HD możecie wszystko wymaksować. W 1440p na Ultra polecam włączyć już DLSS. Jak zawsze listę wykorzystanych dzisiaj komponentów znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zostaw jeśli możesz łapkę w górę oraz subskrypcję, by nie przegapić kolejnych filmów, w tym porównania Arca B580 z RTX-em 4060. Zapraszam również do wspólnej dyskusji w komentarzach. Pozdrawiam Mani z kanału Manitech.